Rzeź wojska była czymś straszliwym, to jest oczywiste. Rzeź wojska była zorganizowana przez tą część nacjonalistów ukraińskich, którzy najpierw współpracowali z Niemcami. Ta współpraca polegała na tym, że przejmowali rozmaite takie administracyjne władze tam w gminach, w powiatach i tak dalej, pod pozorem niemieckim. Potem tam przyszło trochę nacjonalistów, ale to jest wszystko grupa nacjonalistów, grupa UPA, która chce współpracować z Niemcami. Natomiast mówi się ogólnie, a nawet wymaga się szef jednej z takich mniejszych ugrupowań politycznych, które tam walczy o, znaczy PSL dawny, mający no bardzo kiepskie kierownictwo, to mają pretensje, że widać gdzieś na ścianie portret Bandery i tak dalej. Bandera został aresztowany przez Niemców. Bandera był zamieszany bardzo mocno na początku lat 30., gdzie zresztą ci nacjonaliści ukraińscy w Polsce byli mniej więcej zjednoczeni. Doszło wtedy do mordu ministra Pierackiego, między innymi. Bandera był w to zamieszany. Bandera został skazany na karę śmierci zamienioną na 5 lat więzienia. I to w 1934 roku. W 1939 roku został wypuszczony. Zgłosił się do Niemców, zresztą ci nacjonaliści ukraińscy, spora ich grupa. Oni byli już podzieleni na różne jakieś takie opcje. Wynikało to chyba z ambicjonalnych wewnętrznych, nie z różnic jakichś programowych, tylko raczej z jakichś osobistych. I Bandera do nich dołączył. Bandera, Steczko i tak dalej. Niemcy trzymali ich w zapasie. Ściśle mówiąc tak, Ukraińcy się zbierali w Czechach. Czesi, czy jak się już chcieli nazywać Czechosłowacy, byli bardzo przychylni ugrupowaniu nacjonalistycznym ukraińskim, dawali im schronienie, ukrywali ich i tak dalej. Jak przyszli Niemcy, to Niemcy w znacznej mierze ich przejęli. I przed wybuchem jeszcze wojny, już z protektoratu czeskiego, część z nich przeniesiono do Rzeszy i trzymali ich w odwodzie. I oni tylko właściwie w tym czasie zrobili tylko bardzo ważną w sumie dla Niemców funkcję, a mianowicie Niemcy wykorzystali ich w momencie, kiedy Związek Radziecki nie był gotowy ruszyć na Polskę. Coś, co było nie do napisania podczas PRL-u, a co do wiadomości nie chcą przyjąć współczesni historycy. Niemcy w tej wojnie były w stanie przedłużyć tą wojnę do połowy października. I oczywiście tę wojnę przegrywały. Toczyła się w owym czasie, kiedy wkroczyli Rosjanie, toczyła się bitwa, którą niemiecka propaganda nazywała największą bitwą wszechczasów. Potem kampania francuska była taką bitwą, ale wtedy to była największa bitwa wszechczasów. I ta bitwa była jeszcze nie rozstrzygnięta.
Ta główna bitwa. Ratunkiem dla Hitlera było tylko jedno: wypowiedzenie wojny przez Związek Radziecki. Jak się zachowywał Stalin? Stalin w ogóle nie był zobowiązany do ataku na Polskę w porozumieniu zawartym w Moskwie z Ribbentropem, Ribbentrop-Mołotow. Nie przewidywali w ogóle, że Rosjanie ruszą i nie chcieli, żeby Rosjanie ruszyli. Ale po tym, jak wojna stała się nie wojną polsko-niemiecką, tylko wojną polską z zachodnią koalicją, to Niemcy oczywiście zaczęli od razu od 3 września błagać Rosjan o pomoc. Rosjanie mówili, że po prostu muszą wojska zebrać, muszą się szykować. I wtedy Niemcy wykorzystali ukraińskich nacjonalistów. Ponieważ mieli tych nacjonalistów, powiedzieli im: postaramy się jak najszybciej dostać pod Lwów czy do Lwowa. Było to bliskie, ponieważ granica słowacka była na wysokości Sanoka, czy nawet jeszcze bardziej na wschód. Więc niedaleko od tam po kolei 3 niemieckie dywizje górskie wychodziły. Wprawdzie jedną z nich zatrzymali i przewieźli na front, znaczy z czasem przewieźli na front zachodni, bo musiała długo iść piechotą, i zawiadomili Rosjan, że wypuszczają tych Ukraińców, którzy idą do Lwowa robić powstanie ukraińskie. Zresztą rzeczywiście zaczęli coś takiego robić. Wtedy Stalin, który miał uczulenie na punkcie Lwowa, tak właściwie nie wiadomo dlaczego, prawdopodobnie z powodu 20 roku, ale nie jest to pewne. I wtedy Stalin prawie natychmiast dał rozkaz do uderzenia na 17 września, nie zawiadamiając nawet o tym Niemców. Decyzje zostały podjęte w nocy, z 15 na 16. 16 te wojska z grubsza przygotowano i przygotowano jeden z ulubieńców Stalina, wysokiej rangi dowódca sowieckie, są bardzo kiepskie, ale się do łaski Stalina wcisnął. Objął dowództwo takiej grupy pancerno-motorowo-kawaleryjskiej, jeżeli te wszystkie jednostki sowieckie bardzo niemrawo ruszały się do Polski, to zgrupowanie jego w ciągu jednego dnia, omijając gdziekolwiek były oddziały polskie, czegokolwiek, omijając to wszystko, nie podejmując z nikim niczym walki, w ciągu jednego dnia dotarły do jej rejonu Lwowa, gdzie napotkały Niemców. To spotkanie polegało na tym, że zaczęli do siebie walczyć, strzelać, i dopiero się po pewnym czasie zorientowali, że to po prostu Sowieci przyszli, a ci się zorientowali, że to Niemcy do nich strzelają. W każdym razie była tam to co najmniej godzinna taka bitwa pod Lwowem niemiecko-sowiecka. I w tym momencie Hitler został uratowany. Gdyby Francuzi ruszyli wcześniej, to Stalin oczywiście nie ruszył. Bo wszystko możliwe, ale wziąć sobie na kark i Niemców, i kraje zachodnie, no to trzeba być, tak powiem, nieobliczalnym idiotą. Natomiast w tej sytuacji, kiedy ukraińskie
Ukraińcy z Niemiec mają być przewiezieni do Lwowa, bo ten Lwów ma niby paść, nie patrz akurat tak szybko. I wtedy Stalin rusza i ta jedna jednostka wykonuje, ma, dostaje dość paliwa, dostaje sprawne, w miarę sprawne pojazdy i tak dalej, dostaje zdrowe konie, bo to są i jednostki kawaleryjskie i docierają do Lwowa, żeby w tym Lwowie zdążyć przed Ukraińcami. I to jest jedyne takie działanie, kiedy Ukraińcy posłużyli. Gdyby Hitler nie zaszarżował, prawdopodobnie, gdyby Hitler nie zaszarżował tymi nacjonalistami ukraińskimi Stalina, gdyby mu nie powiedział, a wystarczyło spojrzeć na mapę, żeby wiedzieć, że jest to łatwe, że Niemcy będą działali na ten Lwów i tamtych Ukraińców wprowadzą. Znaczy nie powiedzieli im tego oficjalnie, po prostu takie przecieki jakby zostały zrobione, żeby się Rosjanie dowiedzieli. I teraz Rosjanie podeszli pod ten Lwów jak najszybciej, żeby wyprzedzić Ukraińców. Natomiast Ukraińców w ogóle nie ruszono z Rzeszy. W momencie, kiedy Związek Radziecki wszedł w wojnę, no to nie ruszono, nie było żadnego powodu, żeby tych Ukraińców wykorzystać. Ale trzymano tych Ukraińców na wszelki wypadek, przeniesiono ich z Rzeszy do Generalnej Guberni, ale nie mieli dla nich zadań, nie potrzebowali ich w istocie. Ale w momencie, kiedy się rozpoczęło uderzenie niemieckie w czerwcu na Sowiety, to nie przewidywano nawet, że ich przeniosą do Lwowa. I wtedy Bandera i Steczko razem zebrali jakąś grupę ludzi. Parę dni po zajęciu przez Niemców Lwów pojawili się we Lwowie i utworzyli rząd ukraiński. Steczko został premierem, a takim zwierzchnikiem ogólnym typu prezydenta został właśnie Bandera. W tym okresie od jego wyjścia z więzienia w 1939 roku do tegoż momentu, to on o tyle, co można mu zarzucić, o tyle można mu zarzucić, że dawał się trzymać Niemcom w takim przygotowaniu i chcieli wystąpić przeciwko Polakom, w zasadzie tylko wykorzystali ich Niemcy do zastraszenia Stalina. I pierwszy taki czynną, pierwszą taką czynną działalność UPA, tej części UPA, która była związana z Banderą, to ta grupa tam trafiła, ogłosili rząd, zajęli jakiś budynek, zaczęli urzędować, po iluś godzinach przyszli Niemcy i wzięli ich do Sachsenhausen. I obaj, Bandera i Steczko, wypuszczeni z Sachsenhausen, zostali tuż przed upadkiem Niemiec. Niemcy upadły na początku maja, ich wypuszczono z Sachsenhausen w momencie już, kiedy trwał. Czy miała zaczynać się bitwa o Berlin rosyjska. I wtedy jedne obozy Niemcy ewakuowali,
ale niektórych ludzi puszczali i ich te nie puścili. Czyli jeszcze hitlerowcy ich puścili, ale wpuścili w beznadziejnej sytuacji. I teraz na czym polega, dwie kwestie tu bardzo istotne. Pierwsza kwestia jest taka. Siedząc w Sachsenhausen, nie mieli nic wspólnego z działaniami UPA, które toczyły się wówczas. Przez te lata od 1941 roku, od czerwca do końca wojny i jeszcze po końcu wojny, z tymi wszystkimi wydarzeniami, które miały miejsce na Ukrainie. To po pierwsze nie byli, bo byli niemieckimi, zatrzymani byli. Po drugie, zdania Ukraińców były podzielone. Kościół grecko-katolicki potępiał działania na Wołyniu. Działania na Wołyniu były robione przez te grupy, które by działały, najpierw działały na użytek Niemców, potem w porozumieniu z Niemcami, potem Niemcy krzywo może, zależy zależy od osób, zależy od funkcji, które pełnili. Jedni, że tak powiem, przymykali oczy na to, co robili Ukraińcy, drudzy usiłowali zapewnić spokój, a ten spokój to bezpieczeństwo dla Polaków w danej miejscowości. Także że zachowanie niemieckie mogło być dwuznaczne, natomiast zachowanie ukraińskie, też część tej części UPA, której działali bardzo, bardzo, bardzo tak umiejętnie agenci sowieccy. Pamiętajmy jeszcze, że byli agenci sowieccy. I pamiętajmy, że na przykład partyzantkę polską i ludność polską w Nowogródzkim, gdzie nie było żadnego UPA, to tam sami Niemcy likwidowali. Natomiast tutaj z racji tego, że była to masakra ludności cywilnej, więc dla niektórych Niemców było to oburzające, nawet jeżeli byli zaciekłymi jakimiś zwolennikami, żeby Niemcy zapanowały nad światem, ale mordy nad cywilną ludnością. Wojsko niemieckie starało się poza formacjami Waffen-SS, wojsko niemieckie starało się zachować zasady konwencji haskiej. Może w mniejszym stopniu dla Rosjan, którzy tej konwencji też nie przestrzegali, bo nigdy jej nie podpisali, ale Niemcy podpisali. Wprawdzie byli tutaj, mieli wolną rękę, bo Rosjanie nie, Sowieci nie. Ale to po prostu wyglądało, nie było to jednolite stanowisko. Jeżeli dzisiaj uważamy, a tak się powszechnie uważa, że rzeź wołyńską zrobili ludzie Bandery, banderowcy, mogli tam być jacyś banderowcy. Ale banderowcy jako formacja ani nie uczestniczyli w formowaniu na przykład niemieckiej policji, którą wspierali jak Ukraińcy. Po prostu byli albo
neutralnie się zachowywali, albo zachowywali się nawet w taki sposób, że no nie uczestniczyli w tym wszystkim, ale uczestniczyła wysoka, znaczna i wystarczająca ilość. Zresztą głównie byli to te części UPA, które działały w Galicji Wschodniej i które były absolutnie z Polakami na noże. Gdyby Bandera był wolny, gdyby Bandera, to by prawdopodobnie mógł atakować tą polską ludność. To jest prosta historia. Miał za sobą 5 lat więzienia, wyrok śmierci i parę innych rzeczy. To mógł, że tak powiem, tak reagować, ale nie reagował z bardzo prostej przyczyny. Nie miał żadnej takiej możliwości. Nie miał żadnej też możliwości, żeby kierować swoimi ludźmi gdzieś tam na Ukrainie i tak dalej. I teraz to się stało. I Banderę, i Steczko wsadzono do Sachsenhausen, gdzie został także wsadzony Rowecki. Jeżeli stosunki między Roweckim, a stosunki między Banderą, znaczy nie były wrogie, nie były przyjacielskie. Niemcy pilnowali zresztą tego Bandery, także on nie miał za dużo możliwości kontaktów. Sachsenhausen to był bardzo dziwny taki obóz koncentracyjny. Były po prostu tam części, gdzie siedzieli ludzie, których należało izolować. I oni bardzo długo traktowali Roweckiego. Nie chcieli mu dać statusu jeńca wojennego, ale takiego, którego należy pilnować, internować i tak dalej, ale nie mordować. Natomiast na rozkaz Himmlera po wybuchu Powstania Warszawskiego został zamordowany. Steczko miał dużo łatwiejszą szansę rozmawiania z Roweckim. I oni obydwaj zaczęli szukać rozwiązania tego całego konfliktu polsko-ukraińskiego. Steczko powoływał się jeszcze w Sachsenhausen na to, że tak, Rosjanie są śmiertelnym wrogiem, bolszewicy są śmiertelnym wrogiem. Niemcy są wrogiem, no bo inaczej by nas nie zamknęli. Nie możemy liczyć ani na Niemców, ani nie możemy liczyć na Sowietów, na Rosjan. Nie możemy także liczyć na Zachód, ponieważ Zachód w ogóle nie wie nawet, że my jesteśmy. I ma zupełnie inne kłopoty. I tutaj Steczko doszedł. Dokładnie nie możemy powiedzieć, nie mogę powiedzieć dokładnie kiedy, ale w poważnej mierze jeszcze siedząc w Sachsenhausen, i później, po wyjściu z więzienia, nie prowadząc żadnej antypolskiej pracy, zresztą szybko się wydostał do Stanów Zjednoczonych i nawet doszło do takiej sytuacji, że rozmawiał. Była taka grupa emigrantów ukraińskich w Stanach Zjednoczonych, które współpracowały
albo w ogóle pracowały na przykład w Departamencie Stanu. Bardzo wybitny ambasador, Ukrainiec, był taką bardzo cenną osobą w Departamencie Stanu i doszło co najmniej do kilku spotkań z teczki z Reaganem. Między innymi zresztą opowiadał mi, nie tylko, że opowiadali mi o tym Ukraińcy, ale opowiadał mi ambasador Polski, który wybrał po ogłoszeniu stanu wojennego, wybrał wolność i przeszedł na drugą stronę. Ambasador się nazywał Spasowski. Parę ładnych dni, wiele godzin spędziliśmy na rozmowach. On mnie wprowadzał, bo doskonale był znany, znał dyplomację radziecką, kto co i tak dalej, kogo się bać, kogo. I opowiadał, wszystko co opowiadał. Dwóch było takich i w Tokio, i w Waszyngtonie, którzy na wiadomość o stanie wojennym po prostu rzucili ambasady, udali się pod opiekę miejscowych władz, żeby im, prawda, dotychczasowi ich podwładni, żeby ich nie zamordowali. Tego rodzaju historia. Zresztą Spasowski też miał, ale już chyba po ogłoszeniu stanu wojennego też miał jakieś kontakty z Ukraińcami. Jak ja przyjechałem do Stanów Zjednoczonych w 1987 roku, to Ukraińcy, nacjonaliści ukraińscy, to znaczy ci Ukraińcy, którzy formowali UPA i którzy potem się znaleźli na emigracji, to Ukraińcy byli w lepszych stosunkach i bliższych stosunkach z władzami amerykańskimi niż Polacy. Między innymi dlatego, że Polacy, poza zresztą szefem Polonii amerykańskiej, ogromna większość Polaków oczywiście szła głosować na demokratów, a nie na republikanów. Natomiast jeżeli chodzi o Ukraińców, no to Ukraińcy robili to na rozkaz. Ja to sam widziałem. Była amerykańska i kanadyjska. W Kanadzie byli bardzo silni. Amerykańska i kanadyjska. Ta emigracja, prawicowa emigracja, która była taka nacjonalistyczna, tylko ona była już nacjonalistyczna na poziomie nacjonalizmu krajów zachodnich, nie Polski, krajów zachodnich. I to powiedzmy Anglii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, to oni tutaj byli nacjonaliści. Żona, zresztą dużo młodsza od niego, żona Steczki, jak po raz pierwszy w życiu przyjechała na Ukrainę, nie polską, bo ona w Tarnopolu się urodziła, tylko ta, która przed wojną była sowiecka, ale nawet chyba na lwowską, jak przyjechała. I potem mnie mówi: Liesiek, Liesiek, co to za ludzie? Przecież to są bandyci. Mówiła tak o ukraińskich nacjonalistach. Teraz oni na Zachodzie już byli nacjonalistami o zupełnie innej kulturze. O zupełnie innej kulturze. Zresztą ani ona, ani jeszcze ona umarła niedługo. Ani ona, ani większość także tych opozycjonistów ukraińskich jeszcze z czasów panowania Związku Radzieckiego
To w tej pierwszej fali, że tak powiem, w budowie państwa ukraińskiego, to oni wszyscy zginęli. Oni się nie liczyli, ponieważ oni byli za łagodni. Sława, to znaczy Sława Steczko, Sława z racji swojego wieku otwierała parlament, tylko że się ukraiński. Jako najstarsza osoba w tym parlamencie, ale nie była dla miejscowych Ukraińców, tych jeszcze wyrosłych z okresu międzywojennego, pierwszej wojny światowej, międzywojnia, drugiej wojny światowej i tak dalej. To dla nich to była jakaś łagodność nie do zrozumienia. Ukraina dzisiaj byłaby jeszcze o krok dalej, byliby dla nich oni, bo oni byli po prostu intelektualnie przygotowani, moralnie i intelektualnie przygotowani, żeby zacząć budować Ukrainę. Natomiast Ukrainę zaczęli budować przede wszystkim członkowie Komunistycznej Partii Ukrainy. No. Oni wprawdzie porzucili Związek Radziecki, tylko to nie zmieniało faktu, że oni przez całe lata poprzednie byli aparatczykami komunistycznymi i którzy oczywiście nie umieli budować państwa demokratycznego. Stąd takie skoki. Dzisiaj to jest oczywiście zupełnie inaczej. Oni albo wymarli, albo się nauczyli, ale ten początek był trudny. Jeżeli my wyobrażamy sobie, że to facet, który siedział w Sachsenhausen, robił rzeź na Ukrainie, to jest to nieprawda. On owszem, był sporo winien, odsiedział za to, co zrobił. Odsiedział za to, co zrobił. W zasadzie nie mamy jemu nic konkretnego do zarzucenia. To, że on chciał stworzyć od razu rząd przy Niemcach, Narodowy Rząd Ukraiński. To nie jest przecież karalne. To dla Niemców było karalne, dla bolszewików było karalne, ale dla nas nie. I cała propaganda, którą przez długie lata słyszeliśmy, bo ci banderowcy, nie, akurat nie banderowcy, akurat nie banderowcy. Jeśli dzisiaj ktoś jest urażony, że widzi zdjęcie bandery na ścianie, to musi powiedzieć za co? Za niewiedzę? Za niewiedzę? Owszem, on był nie lepiej traktowany niż był traktowany facet w Oświęcimiu jakiś. Ale Rowecki też byli traktowani na tym samym poziomie i był to poziom przyzwoity. Jak mówiłem, ten Sachsenhausen był taki właśnie dziwny obóz, gdzie i mordowano ludzi, i zapewniano tym ludziom jakieś minimum bytowania. I pozwalano im się poruszać po terenie i rozmawiać, i trzymano ich w bunkrach. Tego typu był to obóz. Ale za każdym razem był to obóz hitlerowski. Ja jestem chyba jednym z nielicznych Polaków, który był w muzeum poświęconym właściwie tylko pamięci w Londynie się takie ukraińskie
Muzeum jest w znacznej mierze poświęcone morderstwu sowieckiego agenta właśnie na Banderze. Tam, że wszystkie te wszystkie są. Polacy odmawiają, nawet jeżeli są w miarę zaprzyjaźnieni, albo tacy liberalni Ukraińcy też odmawiają i nie chcą tam przychodzić. Ja pamiętam tylko jedno. Jak przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, mieliśmy oczywiście to przygotowane. Współpracował jeszcze przecież nie tylko ze Sławą, ale z jej mężem. Ja umarł wcześniej niż ja przyjechałem, ale od nas nasz wysłannik, Pstrąg Bieliński, został właściwie wysłany w 80 roku na wiosnę do Niemiec z takim zadaniem, żeby właśnie między innymi podjął kontakty z Ukraińcami. I właściwie ja mu powiedziałem, wszyscy Ukraińcy są dla nas dobrzy, nie, źle są tylko upowcy. Także upowców raczej nie szukaj, szukaj z innymi. Po jakimś czasie dostałem wiadomość, że tych innych to można policzyć na palcach. Natomiast nacjonaliści ukraińscy, to było w Niemczech, są w znacznej mierze do pozyskania przez nas. I zresztą oni Maćka przerzucili z Niemiec, pomogli Maćkowi, żeby go przerzucić z Niemiec do Stanów Zjednoczonych. I bardzo, że tak powiem, mu pomagali. I jak ja, a także przygotowali Ukraińców już tutaj w Londynie. Była w pewnym czasie w Niemczech, w NRF-ie nie byłem, tylko w Anglii, Francji, Stanach Zjednoczonych, no i Kanadzie. Pamiętam, ja i Majka zresztą pamiętamy, jak w Londynie nawiązali oni z nami kontakt. Ja chciałem oczywiście duże spotkanie z Ukraińcami na możliwie dużej sali. Sława Steczko była trochę tym zaskoczona, bo myślała, że będę chciał właśnie poufnie tak rozmawiać. I przygotowano jakieś takie spotkanie. I byliśmy tam razem z Majką i mieliśmy identyczne uczucie. Weszliśmy, pełna sala ponurych ludzi. Wolno bardzo przechodzimy do stołu prezydialnego i mamy wrażenie, że za chwilę nóż nam biją w plecy. Naprawdę. Wrażenie, że tutaj zaraz mogą nam wbić nóż w plecy. Ja miałem jakieś tam przygotowanie do tego, co chciałem powiedzieć, ale nie przewidziałem w ogóle takiej sytuacji. Doszliśmy, oddano mi głos. Ja patrzyłem na nich wszystkich i powiedziałem: krew, krew, przelana krew jest między nami. I jak kończyłem, to ludzie płakali. Jak wyszliśmy z tego, to byliśmy ukochanymi. Jak idąc w tą stronę, czuliśmy, że chcą wbić nam nóż w plecy. Tak, jak wyszliśmy w drugą stronę, to płakali, całowali. W ciągu jednej, no, też to trwało 2 godziny. Ja przemawiałem trochę, a jakbyśmy się z tym tłumem zmieszali, to przyjmowali nas bardzo życzliwie wszyscy Polacy.
Wszyscy Polacy w zasadzie bardzo nieliczni ludzie, tylko Polacy uważali, że my jesteśmy awanturnicy i ściągniemy na Polskę niebezpieczeństwo. I wszyscy klaskali, krzyczeli. To było takie przyjęciem, że można powiedzieć, sukces polityczny. Natomiast to, co się wtedy zdarzyło na tym spotkaniu z Ukrainą, to było nie sukcesem politycznym, tylko spotkaniem braci. Braci, którzy z jakichś względów na siebie krzywo patrzyli i teraz robili niedobre rzeczy i płaczemy nad tym. I płaczemy nad tym, że tak to jest robione. Po prostu nie była to żadna analiza polityczna, żaden wniosek polityczny, przyznanie racji. Nie. Było to tylko poczucie, że to było nieszczęście, że my przeciwko sobie. Steczko stworzył teorię. I powiedział to, nie wiem komu pierwszemu, ale powiedział to pierwszemu Maćkowi Strąg-Bielińskiemu, jak on trafił do Stanów Zjednoczonych. Bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy. Ponieważ nie możemy liczyć ani na Rosjan, ani na Niemców, ani na Zachód. Bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy.